Ta mała dziurka może nam poważnie zepsuć humor. Tak na dzień dobry nie wiadomo, co z tym zrobić. No przecież nie nowy zlewozmywak. Prawdopodobnie jakiś ostry nóż zrobił kuku przy wysypywaniu sztućców. To prawda nie jest to Niagara, ale bagienko pod zlewem się zrobi, jak zostawimy to tak jak jest. Użyjemy zatem masy KDM. Tukamy parę razy, ale delikatnie, młotkiem, żeby zagiąć ostre krawędzie. Od tego przygotowujemy pole naprawy. Likwiduje to najostrzejsze krawędzie, zaklepując je po prostu. Oszczędzi to papier i czas przy szlifowaniu. Teraz szlifujemy. Papier zjeja 120 na rzep, twarda strona klocka na rzep i do boju. To wygładzi ostatecznie ostre krawędzie i zmatuje powierzchnię obok, by zapewnić wszczepność masy KDM. Następnie zmywacz. Odtłuszczamy powierzchnię i jest to etap nie do pominięcia. Odtłuszczenie powierzchni jest kluczowe. Weźcie na przykład klasyczną przyssawkę, która Was dobija nagminnym odpadaniem od kafli w łazience. Odtłuśćcie zmywaczem przyssawkę i kafel i spróbujcie wtedy. Trzyma się jak pijany płotu. Pamiętajcie, najpierw zmywaczem przemywamy, następnie czystym, suchym kawałkiem czyściwa wycieramy do sucha. Kolejność i zestaw obowiązkowy, jak z wódką i popitką, nierozłącznie i w odpowiedniej kolejności. Jak widzicie, masa jest w służbie od 2009, więc już prawie 10 lat i choć jest pomarszczona jak dupa słonia, to wystarczy zamieszać i konsystencja robi się właściwa. Ważne, by dokładnie zamykać puszkę i posłuży kilka lat. Tylko błagam, jeśli mieszacie palcem, to koniecznie w rękawiczkach. Jak już wygmeramy masę, to możemy ją też tym gmerającym palcem nałożyć. Naprawiamy od spodu, więc tu estetyka jest ważna, jak maść na stawy dla meduzy. W ten sam sposób możemy naprawić na przykład brodzik czy cokolwiek, po czym woda spływa swobodnie. Klienci uszczelniali w ten sposób beczki, oczko wodne i są zadowoleni. Kluczowa jest tu przyczepność. Jeśli KDM się odpowiednio przypnie, to nie oderwie go nawet pocałunek Shreka. Jak dotąd, gdziekolwiek go położyłem, działa. Niedługo będę próbował naprawić KDM-em zderzak i jeśli zda egzamin, to odpadnie przy niewielkich szkodach konieczność spawania plastiku. Na tym etapie możemy wygładzić masę. Robimy to zwilżając masę zmywaczem i wygładzając palcem. Tutaj pokazujemy to tylko jako opcję. Jak widać, jest sucho jak w gardle drużby po weselu. Cała robota zajęła parę minut i niczego więcej już robić nie musimy. Ale jeśli ktoś jest bardzo wymagający, to może tą uzeskniętą masę wyszlifować. Ja tylko pokazuję, że można i nie spinam się zbytnio. Reasumując, KDM jest masą, dla której można znaleźć liczne zastosowania. Wszędzie tam, gdzie delikatnie przecieka woda i nie ma wymuszonego ciśnienia, można próbować jej użyć. Jeśli chodzi o uszczelnianie czegoś, co ma kontakt z żywnością, to nie polecam. Mogą się znaleźć osobnicy o osobowości skomplikowanej jak Onuce Czapajewa, którzy będą wyrzekać, że takie dziurki to można gumą do rzucia zalepić. Ja na YouTubie już z niejednym się zetknąłem, więc i o zdziwienie trudno, natomiast Wam radzę się tym nie przejmować. Z reguły ci eksperci nie mieli nawet kontaktu wzrokowego z tym, co opisują. Masa KDM doskonale uszczelnia, tam gdzie estetyka nie jest ważna, to po prostu ją nakładamy. Choćby palcem jak na filmie. Do bardziej estetycznego wykończenia używamy specjalnego pędzla i wygładzamy spryskując zmywaczem. Wszystko można później malować na dowolny kolor, farbami akrylowymi czy olejnymi.